Otwieram posiedzenie Komisji do Spraw Unii Europejskiej. Stwierdzam kworum. Witam serdecznie wszystkich obecnych członków komisji, ministrów, towarzyszące wam osoby. Czy są uwagi do porządku dziennego? Nie widzę. Stwierdzam, że komisja przyjęła porządek dzienny. Przechodzimy do punktu pierwszego, czyli rozpatrzenia w trybie artykułu 151 ustęp 1 regulaminu Sejmu wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zapobiegania rozpowszechnianiu w internecie treści o charakterze terrorystycznym COM 2018/640 wersji ostatecznej i odnoszącego się do niego projektu stanowiska rządu. Przypomnę, że ten dokument już był omawiany na posiedzeniu komisji w dniu 8 listopada. Ale bez stanowiska rządu. Rząd jest reprezentowany przez panią minister Wandę Buk. Tak, będzie zaraz. Do podsekretarza stanu w Ministerstwie Cyfryzacji. Nie ma w tej chwili pani minister. Czy w takim razie... Tak? To w takim razie... Dobrze, to w takim razie może przejdźmy do rozpatrzenia punktu drugiego, a potem powrócimy do punktu pierwszego, czyli rozpatrzenia w trybie artykułu 11 ustęp 1 ustawy z dnia 8 października 2010 roku informacji o stanowisku, jakie Rada Ministrów ma zamiar zająć podczas rozpatrywania projektów aktów prawnych Unii na posiedzeniu Rady do Spraw Gospodarczych i Finansowych 22 stycznia 2019 roku w związku z zasięgnięciem opinii komisji w tych sprawach. Rząd reprezentuje pan Piotr Nowak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów i bardzo proszę pana ministra o przedstawienie stanowiska Rzeczpospolitej Polskiej. Bardzo dziękuję, szanowna pani przewodnicząca, szanowna komisja, szanowni państwo. Mam przyjemność przedstawić państwu informacje o punktach legislacyjnych przewidzianych do rozpatrzenia na posiedzeniu Rady Ekofin 22 stycznia bieżącego roku. Do 16 stycznia bieżącego roku Sekretariat Generalny Rady Unii Europejskiej nie przekazał tak zwanej listy A, w związku z czym nie posiadamy wiedzy na temat aktów przewidzianych do przyjęcia bez dyskusji. Podczas posiedzenia Rady planowana jest debata polityczna w odniesieniu do dwóch aktów prawnych. Pierwszy dotyczy przeglądu Europejskiego Systemu Nadzoru Finansowego w zakresie zmian w europejskich urzędach nadzoru oraz w dyrektywie w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. W kwestii przeciwdziałania praniu pieniędzy rząd popiera kompromis Rady, będący jednocześnie mandatem do dalszych negocjacji z Parlamentem Europejskim i Komisją Europejską w trylogach. Rząd jest gotowy do dalszych prac w tym zakresie. Odnośnie do pozostałych zagadnień przeglądu europejskich urzędów nadzoru, kilka elementów nadal wymaga dopracowania. Dobre zmiany, które zostały już wynegocjowane, przybliżą nas do wypracowania akceptowalnego kompromisu. Do tych zmian można zaliczyć wykreślenie projektów przepisów dotyczących zatwierdzenia przez ESMA prospektów emisyjnych oraz sprawowania nadzoru nad wskaźnikami indeksowymi oraz wykreślenie przepisów dotyczących utworzenia strategicznych planów nadzoru, a także outsourcingu. Drugi z aktów prawnych przewidzianych do dyskusji na Radzie to propozycja uruchomienia programu InvestEU, który od 1 stycznia 2021 roku ma zastąpić plan inwestycyjny dla Europy, tak zwany potocznie planem Junckera, wygasający z dniem 31 grudnia 2020 roku. Rząd pozytywnie ocenia propozycję uruchomienia programu InvestEU jako instrumentu, którego głównym celem będzie dalsze pobudzenie inwestycji w Unii i aktywnie uczestniczy w pracach Grupy Roboczej Rady. Celem prezydencji rumuńskiej jest zintensyfikowanie prac. Efektem ma być wypracowanie tekstu kompromisowego Rady odnoszącego się do całego rozporządzenia i załączników w pierwszej połowie bieżącego roku. Do tej pory Komisji Europejskiej udało się wypracować porozumienie z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym w kilku kwestiach dotyczących tego programu, zwłaszcza w zakresie podziału gwarancji Unii w ramach funduszu InvestEU na poziomie 75% i 25%, zasady dostępu do gwarancji Unii oraz struktury zarządzania programem. Rząd będzie w dalszym ciągu aktywny w pracach nad programem. Naszymi głównymi postulatami i obszarami zainteresowania są jasne i nieuciążliwe zasady dostępu do 25% gwarancji dla narodowych instytucji finansowych, jasne i przejrzyste reguły kwalifikacji projektów do wsparcia, jasne i nieuciążliwe procedury zatwierdzania projektów. Mam nadzieję, że w ramach Rady Unii Europejskiej uda się wypracować kompromis satysfakcjonujący możliwie dużo państw członkowskich. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Czy są pytania? Nie widzę. Czy jest sprzeciw wobec przyjęcia do wiadomości informacji? Nie widzę. Stwierdzam, że komisja rozpatrzyła informację o stanowisku, jakie Rada Ministrów ma zamiar zająć podczas rozpatrywania projektów aktów prawnych Unii Europejskiej na posiedzeniu Rady do Spraw Gospodarczych i Finansowych 22 stycznia 2019 roku w związku z zasięgnięciem opinii komisji w tych sprawach.
trybie artykułu 11 ustęp 1 ustawy. Na tym zamykam rozpatrywanie punktu drugiego. Jeszcze pani minister nie ma. Nie wiem, czy będziemy dalej kontynuować to. Do 14 możemy jeszcze ten punkt zrobić, a później już niestety będziemy musieli ten punkt przenieść na kolejne posiedzenie, ale teraz wracamy do rozpatrzenia w trybie artykułu 7 ustęp 4 ustawy wniosku w sprawie rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie Unii Europejskiej nr 904/2010. To jest momencik, to jest piąty punkt. Z uwagi na posiedzenia komisji parlamentarzystów musimy w tej chwili przystąpić do procedowania tego punktu. I jest to rozporządzenie Unii 904/2010 w odniesieniu do środków zwiększających współpracę administracyjną w celu zwalczania oszustw związanych z VAT-KOM 2018-813 wersja ostatecznej odnoszącego się do niego projektu stanowiska rządu. I bardzo proszę pana ministra Cybulskiego, podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów, o przedstawienie tego stanowiska. Szanowna pani przewodnicząca, wysoka komisjo. Mam przyjemność przedstawić państwu stanowisko rządu do wniosku o zmianę rozporządzenia UE nr 904/2010 w odniesieniu do środków zwiększających współpracę administracyjną w celu zwalczania oszustw związanych z VAT. Omawiany dzisiaj wniosek Komisji Europejskiej stanowi część pakietu legislacyjnego, który zmierza do zapewnienia uczciwej konkurencji na rynku wspólnym oraz ograniczenia skali oszustw w handlu elektronicznym poprzez wprowadzenie obowiązku przekazywania i wymiany istotnych informacji o płatnościach związanych z VAT. Inicjatywa ustawodawcza objęta niniejszym wnioskiem jest powiązana z równoległymi propozycjami zmian do dyrektywy Rady Unii Europejskiej nr 2006/112/WE w odniesieniu do wprowadzenia nowych obowiązków dla dostawców usług płatniczych KOM 2018/812, polegających na nałożeniu na tych dostawców obowiązku przechowywania danych dotyczących wykonywanych transakcji płatniczych, a na państwa członkowskie gromadzenia i wymiany tych informacji z innymi państwami za pośrednictwem mającego powstać nowego elektronicznego systemu centralnego służącego przechowywaniu i dalszemu przetwarzaniu danych przez urzędników do spraw zwalczania nadużyć finansowych w państwach członkowskich w ramach sieci Eurofisc, tak zwany system CESOP. Wymieniane informacje mają objąć m.in. liczbę zrealizowanych transakcji płatniczych, datę tych transakcji oraz informacje o miejscu, które co do zasady powinno być miejscem opodatkowania. Projekt nie przewiduje wymiany informacji pozwalających na identyfikację osób, które dokonują płatności w internecie, to jest konsumentów, przyjmując, że nie jest ona konieczna z wyjątkiem informacji na temat pochodzenia płatności, co jest niezbędne do ustalenia miejsca opodatkowania. Rząd popiera wszystkie działania zmierzające do przeciwdziałania nadużyciom w obszarze VAT i uważa za celowe utworzenie narzędzi, które temu celowi służą. Zatem w ocenie rządu zasadne jest poparcie przedmiotowego wniosku legislacyjnego, który umożliwia utworzenie takich narzędzi. Niemniej jednak rząd Rzeczpospolitej Polskiej wskazuje, że szczegółowe propozycje zapisów zawartych we wniosku Komisji Europejskiej wymagają wyjaśnień i pogłębionej analizy w toku dyskusji w ramach procesu legislacyjnego, w szczególności w odniesieniu do terminów przekazywania informacji oraz kosztów budowy systemu. W ocenie skutków regulacji załączonej do niniejszego wniosku Komisja Europejska założyła, że utworzenie proponowanego rozwiązania, to znaczy budowa systemu, potrwa co najmniej 3 lata. Komisja Europejska ma ponieść koszty opracowania i utrzymania systemu CESOP, a także koszty utrzymania połączenia pomiędzy CESOP a krajowymi systemami państw członkowskich. Z kolei państwa członkowskie poniosłyby koszt wszystkich niezbędnych zmian w swoich krajowych systemach elektronicznych. Proponowane rozwiązanie w perspektywie kilkuletniej powinno być korzystne z punktu widzenia efektu budżetowego,
i przyczynić się do wzrostu dochodów z podatku VAT. Mając na uwadze powyższe informacje, zwracam się do Wysokiej Komisji z uprzejmą prośbą o przyjęcie stanowiska rządu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Nadal nie ma pani minister Buk. Wobec tego poproszę pana Bartłomieja, pana posła Bartłomieja Wróblewskiego o ustosunkowanie się do tego dokumentu. Panie ministrze, pani przewodnicząca, projekt dotyczy zmiany rozporządzenia Rady z 2010 roku regulującego współpracę administracyjną państw członkowskich w zakresie podatku od wartości dodanej. Projekt zakłada w perspektywie trzyletniej stworzenie centralnego elektronicznego systemu informacji o płatnościach CESOP i nakłada na każde państwo członkowskie obowiązek gromadzenia i przechowywania w krajowym systemie elektronicznym informacji na temat odbiorców i transakcji płatniczych oraz przekazywania ich do CESOP. Można postawić pytanie, i to jest niewiadoma, związane ze skutecznością funkcjonowania tego systemu, ponieważ zmiana przepisów to jedno, inna rzecz to wdrożenie tych przepisów. Wiemy, że to jest zawsze najsłabszy element. Skuteczne i rzetelne wdrożenie przepisów na poziomie całej Unii Europejskiej, wszystkich państw członkowskich. Niemniej pozytywnie należy ocenić tą próbę uszczelnienia systemu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z państwa posłów chciałby zabrać głos? Nie widzę. Wobec tego chciałabym zaproponować następującą konkluzję. Stwierdzam, że komisja rozpatrzyła w trybie artykułu 7 ust. 4 ustawy dokument o sygnaturze KOM 2018-813 wersja ostateczna. Komisja podzieliła stanowisko rządu. Czy jest sprzeciw? Nie widzę. Wobec tego komisja przyjęła tą konkluzję. Na tym zamykam rozpatrywanie punktu 5. I dalej nie mamy pani minister. Wobec tego... Czy pani minister dojdzie w najbliższym czasie? No idzie. Pani minister idzie. To w takim razie może ogłoszę w tej chwili przerwę do momentu. Robimy dalej, tak? Tak, tylko że ja wiem, że pani przewodnicząca Kruk o 14 rozpoczyna swoją komisję, więc to ja jednak ogłoszę w tej chwili 5 minut przerwy. Ja 5 minut przerwy ogłoszę, bo to się boję, że...
Dobra, już jest. Dobra, dobra, dobra. Dobrze, jest pani minister. To pozwolicie państwo, że po przerwie rozpoczynamy dalsze procedowanie i ja w pierwszej kolejności jednak oddam głos pani przewodniczącej Kruk, ponieważ ona o 14 rozpoczyna z kolei swoją komisję. Dlatego bardzo proszę w kilku zdaniach pani poseł, ustosunkuje się do stanowiska rządu, które mamy na piśmie, a potem jeszcze pani minister, dobrze? Bardzo proszę. Dziękuję bardzo, szczególnie, że przypomnę, że myśmy już debatowali nad tym projektem. Nie było stanowiska rządu. Ja przedstawiałam to stanowisko komisji, podnosząc wiele wątpliwości do rozwiązań zaprezentowanych w tym projekcie rozporządzenia, no nie podważając oczywiście podstawowego celu i z nim się zgadzając. I te wątpliwości, które wówczas podnosiliśmy w debacie w trakcie posiedzenia komisji, podzielił również rząd. I widzę, że po analizie stanowiska rządu widzę, że te wszystkie właśnie kwestie, które podnieśliśmy wówczas, rząd zauważa również, uważa za wątpliwe i konieczne na przeprocedowanie. W związku z tym myślę, że zasadnym będzie, jeśli komisja w pełni zgodzi się ze stanowiskiem rządu i z tymi wątpliwościami, które tam są podniesione, sprawa bardzo istotna do podstawowych praw dotycząca bo wolności słowa i dostępu do informacji. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję pani przewodniczący i teraz poproszę panią minister, proszę. Szanowni państwo, ja przede wszystkim chciałam zacząć od tego, że ja potwornie państwa przepraszam za zaistniałą sytuację i za to, że się spóźniłam. No okazało się, że jednak ciągle nie mam zdolności bilokacji. Dobrze, przechodząc już do stanowiska rządu w temacie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zapobiegania rozpowszechnianiu w internecie treści o charakterze terrorystycznym. 12 września bieżącego roku Komisja Europejska przedstawiła projekt rozporządzenia, którego głównym celem jest stworzenie mechanizmu zapobiegania rozpowszechniania treści terrorystycznych w internecie. Przedmiotowy projekt proponuje model współpracy pomiędzy właściwymi organami państwowymi zgłaszającymi treści terrorystyczne do usunięcia, a podmiotami świadczącymi usługi hostingu. Należy wskazać, że rząd Rzeczpospolitej popiera działania służące ograniczaniu zasięgu propagandy terrorystycznej i zgadzając się co do celu, jesteśmy, jak już wcześniej też sygnalizowaliśmy państwu, jesteśmy bardzo krytycznie nastawieni co do mechanizmów zaproponowanych w rozporządzeniu. Regulacja obejmuje swym zakresem platformy technologiczne niezależnie od skali ich działalności czy poziomu rozwoju technologicznego. Stąd nasze poważne wątpliwości co do tego, czy powinno się stosować takie samo prawo do globalnych koncernów, jak i małych działających lokalnie przedsiębiorstw, też tylko na terenie danego państwa. Rozporządzenie nie przewiduje wyłączenia dla małych i średnich przedsiębiorstw. W naszej ocenie obowiązek usunięcia treści w ciągu jednej godziny od otrzymania zgłoszenia oznacza, że usługodawca będzie musiał zapewnić punkt kontaktowy, który będzie mógł reagować w czasie rzeczywistym, co oznacza, że będzie musiał być otwarty przez 7 dni w tygodniu, przez 24 godziny na dobę. Przedsiębiorca będzie znacznie obciążony, szczególnie jeżeli będzie to mały i średni przedsiębiorca. Co więcej, rozporządzenie przewiduje wysokie kary, tworzy rozbudowany system nadzoru nad internetem i jest jednocześnie w swoim brzmieniu bardzo niejasne, nieostre, otwarte na interpretacje i wiele kwestii pozostawia do doprecyzowania. Rodzi to obawę o zagrożenie cenzurowania internetu, może stworzyć się narzędzie do filtrowania treści w internecie bez oparcia, które nie oprze się o precyzyjne dane i procedury. Inną kwestią, którą poruszamy, na którą zwracamy uwagę w naszym stanowisku, jest sprzeczność proponowanych w rozporządzeniu rozwiązań z przepisami dyrektywy o handlu elektronicznym.
Podsumowując, rząd Rzeczpospolitej widzi mankamenty proponowanych rozporządzeniu rozwiązań. Należą do nich duże koszty funkcjonowania całego systemu. Jest to obawa o wykorzystanie rozporządzenia do cenzurowania treści w internecie i niejasna jest dla nas relacja z rozporządzenia z już obowiązującymi pozostałymi aktami prawnymi. Także dziękuję. Dziękuję pani minister. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z państwa posłów chciałby zabrać głos? Nie widzę. Wobec tego chciałabym zaproponować konkluzję. Stwierdzam, że komisja rozpatrzyła w trybie artykułu 151 ustęp 1 regulaminu Sejmu dokument o sygnaturze KOM 2018-640 wersja ostateczna. Komisja podzieliła stanowiska rządu i na tym zamykam rozpatrywanie punktu pierwszego, bo to w istocie był pierwszy punkt. I proszę biec na kolejną komisję. I teraz przechodzimy do punktu trzeciego, drugiego, czyli rozpatrzenia w trybie artykułu 151 ustęp 1 regulaminu Sejmu z uwzględnieniem artykułu 3 ustęp 2 ustawy z dnia 8 października 2010 roku komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady Europa, która brzmi inicjatywa mająca na celu rozszerzenie właściwości Prokuratury Europejskiej o transgraniczne przestępstwa terrorystyczne KOM 2018-641 wersja ostateczna i odnoszącego się do niego stanowiska rządu. Rząd jest reprezentowany przez pana ministra Łukasza Piebiaka, podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. Bardzo proszę, panie ministrze, doczekał się pan wreszcie swojej Bardzo dziękuję pani przewodnicząca, wysoka komisjo, szanowni państwo. Tak, rzeczywiście ostatnim razem się nie stawiłem, w związku z tym czekałem od listopada na tę szansę, ale szybciutko. Odnośnie tej inicjatywy, o której powiedziała pani przewodnicząca. Rząd polski konsekwentnie popiera wszelkie działania, które mogą usprawnić współpracę państw członkowskich w zwalczaniu przestępstw terrorystycznych o charakterze transgranicznym. Zależy nam na umacnianiu współpracy praktycznej pomiędzy właściwymi organami ścigania państw członkowskich, dlatego opowiadamy się, aby w tym obszarze walki z terroryzmem w dalszym ciągu rozwijać potencjał operacyjny agencji unijnych, takich jak Europol i Eurojust. Komisja w swoim komunikacie proponuje tymczasem, by zwalczaniem terroryzmu o charakterze transgranicznym zajęła się Prokuratura Europejska. Przypomnieć należy, że Prokuratura Europejska to nowa instytucja, która pozostaje dopiero w stadium organizacji. Faktycznie rozpocznie swoją działalność w końcu 2020 roku i ma się zajmować zwalczaniem przestępstw na szkodę interesów finansowych Unii. Obecnie nie ma nawet wykształconej struktury organizacyjnej i wydaje się oczywiste, że efekty jej działania poznamy dopiero za co najmniej kilka lat. Dopiero wtedy będzie możliwe dokonanie realnej weryfikacji jej przydatności dla walki z nowym, kluczowym dla obywateli Unii obszarze, to jest walki z terroryzmem. Trzeba też pamiętać, że w walce z przestępczością terrorystyczną na poziomie Unii musimy zapewnić szybki i sprawny proces decyzyjny, a Prokuratura Europejska to instytucja, która opiera się na wieloszczeblowych i czasochłonnych procedurach biurokratycznych. Prokuratura Europejska nie obejmuje też wszystkich państw członkowskich, w przeciwieństwie do Europolu i Eurojustu. I w pierwszej kolejności należałoby dokonać kompleksowej analizy możliwości jej współpracy w obszarze transgranicznej przestępczości terrorystycznej, również z państwami nieuczestniczącymi w mechanizmie wzmocnionej współpracy. Oczywiście Polska nie uczestniczy w Prokuraturze Europejskiej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. I sprawozdawcą tego dokumentu jest pani poseł Agata Borowiec. Bardzo proszę pani. Dziękuję bardzo pani przewodnicząca, panie ministrze, wysoka komisjo. Komisja Europejska 12 września ubiegłego roku zwróciła się do Parlamentu Europejskiego z komunikatem i w tym komunikacie chodzi właśnie o rozszerzenie uprawnień Prokuratury Europejskiej w celu zwalczania przestępstw terrorystycznych dotykających więcej niż jedno państwo członkowskie. I wprawdzie założenia Komisji opierają się na szczytnych celach, to znaczy efektywniejsze prowadzenie postępowań przygotowawczych w sprawach z zakresu transgranicznego terroryzmu, usprawnienie współpracy transgranicznej w zakresie przestępstw terrorystycznych, wyeliminowanie luki wymagającej terminowości i wymianie informacji na temat spraw dotyczących terroryzmu między organami krajowymi a agencjami Unii Europejskiej, czy uproszczenie procesów gromadzenia, udostępniania i wykorzystywania poufnych rodzajów dowodów i rozdzielania etapów postępowania przygotowawczego. Ale to jednak proszę pamiętać, że Prokuratura Europejska to nowa, tworząca się jednostka
która jeszcze w pełni nie działa. Może powinniśmy iść w kierunku wzmacniania tych instytucji, które już funkcjonują. Ministerstwo Sprawiedliwości wnikliwie przeanalizowało propozycje Komisji Europejskiej, wnosząc jednak wiele zastrzeżeń, między innymi mechanizm wzmocnionej współpracy, na którym prokuratura opiera swoją działalność, nie obejmuje wszystkich państw członkowskich. Polska, ale też Dania, Szwecja, Węgry czy Irlandia nie przystąpiły do tego mechanizmu. Chaos organizacyjny może nieść ryzyko osłabienia działań antyterrorystycznych. Aby zachować ostrożność z uwagi na początkowy etap tworzenia prokuratury europejskiej, jest wymagana ostrożność z uwagi na to, że pełna operacyjność, tak jak pan minister mówił, będzie możliwa dopiero na koniec 2020 roku. Popieram stanowisko rządu i przedstawioną przez pana ministra argumentację. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Czy ktoś chciałby z państwa posłów zabrać głos? Nie widzę. Wobec tego stwierdzam, że komisja przyjęła do wiadomości informację na temat dokumentu o sygnaturze KOM 2018-641 wersja ostateczna i odnoszące się do niego stanowisko rządu. Na tym zamykam rozpatrywanie punktu trzeciego i przechodzimy do rozpatrywania punktu czwartego, czyli rozpatrzenia w trybie artykułu 7 ustęp 4 ustawy z dnia 8 października 2010 roku wniosku w sprawie dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 2006/112 Wspólnot Europejskich w odniesieniu do wprowadzenia pewnych wymogów dla dostawców usług płatniczych KOM 2018-812 wersji ostatecznej, odnoszącego się do niego stanowiska rządu. Rząd jest reprezentowany przez pana Filipa Świtałę, podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów. Bardzo proszę pana ministra o przedstawienie stanowiska. Pani przewodnicząca, Wysoka Komisjo, celem przedstawionego projektu jest wzmocnienie ram współpracy administracyjnej przy rozwiązywaniu problemów, pewnych nieprawidłowości związanych z VAT w sektorze handlu elektronicznego, czyli w sektorze e-commerce. Chodzi o zacieśnienie współpracy między organami podatkowymi a dostawcami usług płatniczych, tak aby organy podatkowe dysponowały pewnymi informacjami, którymi obecnie dysponują tylko dostawcy tych usług płatniczych. Projektowanym terminem implementacji dyrektywy to jest dzień 31 grudnia 2021. Ta dyrektywa jest w pewnym sensie uzupełnieniem już uchwalonego przez Radę pakietu e-commerce, który ma obowiązywać właśnie od 1 stycznia 2021. Zmiany zaproponowane przez Komisję Europejską obejmują wprowadzenie obowiązku w zakresie prowadzenia przez dostawców usług płatniczych ewidencji określonych odbiorców i transgranicznych transakcji płatniczych oraz udostępnienia tej ewidencji państwom członkowskim. Obowiązki te będą miały zastosowanie przy kumulatywnym wystąpieniu dwóch warunków. Po pierwsze, środki pieniężne są przekazywane od płatnika w państwie członkowskim na rzecz odbiorcy zlokalizowanego w innym państwie członkowskim bądź też poza terytorium Unii Europejskiej. I drugi warunek, dostawca usług płatniczych realizuje w ciągu kwartału kalendarzowego więcej niż 25 transakcji płatniczych na rzecz tego samego odbiorcy. W następnej kolejności projekt dyrektywy określa zasady dotyczące ustalania lokalizacji płatników i odbiorców płatności na potrzeby prowadzenia ewidencji dostawców usług płatniczych i określa informacje, które mają być ewidencjonowane przez dostawców usług płatniczych. Generalnie rzecz ujmując, jest to projekt, który pozwala na w pewnym sensie uzyskiwanie informacji dotyczących zamówień składanych za pośrednictwem internetu, które są opłacane przez tak zwanych pośredników w obrocie bezgotówkowym. Nasze stanowisko rządu Rzeczpospolitej w zakresie tej dyrektywy jest generalnie pozytywne. Kierunkowo popieramy przedstawione zmiany. Umożliwiają one organom podatkowym pozyskiwanie dla celów kontrolnych danych na temat płatności związanych z zakupami online. Jest to coś, co w tej chwili jest to pewien problem, do tej pory jakby niezaadresowany.
Podchodzimy z aprobatą do propozycji zobligowania dostawców usług płatniczych do prowadzenia i udostępnienia ewidencji określonych informacji. Natomiast pewnie pogłębionej dyskusji w trakcie dalszych prac legislacyjnych wymagają szczegóły dotyczące m.in. zakresu danych objętych tym obowiązkiem, długości okresu przechowywania ewidencji oraz częstotliwości i sposobu jej raportowania do administracji skarbowej. Rząd Rzeczypospolitej przychylnie odnosi się do postulatu określenia specyficznych zasad, domniemań dotyczących ustalenia lokalizacji płatników i odbiorców. Niemniej jednak zaproponowana przez Komisję Europejską konstrukcja tych domniemań powinna być przedmiotem pogłębionej analizy podczas prac nad tym dossier. W związku z tym rząd wnosi o przychylne zaaprobowanie stanowiska rządu w tej sprawie. Dziękuję bardzo. Sprawozdawcą tego dokumentu jest pani poseł Agata Borowiec. Zapraszam ponownie panią poseł. Dziękuję bardzo. Szanowna pani przewodnicząca, Wysoka Komisjo, szacuje się, że około 5 miliardów euro rocznie wynoszą straty państw członkowskich z tytułu VAT-u od transgranicznych dostaw towarów. Także proponowane rozwiązanie, podobnie jak wszystkie inicjatywy zmierzające do wyposażenia państw członkowskich w jak najlepsze narzędzia umożliwiające skuteczną walkę z uwikłaniem, z unikaniem opodatkowania, należy ocenić pozytywnie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Czy są pytania? Nie widzę. Wobec tego chciałam zaproponować następującą konkluzję. Stwierdzam, że Komisja rozpatrzyła w trybie artykułu 7 ust. 4 ustawy dokument o sygnaturze KOM 2018-812 wersja ostateczna. Komisja podzieliła stanowisko rządu. Czy jest sprzeciw? Nie widzę. Na tym zamykam rozpatrywanie punktu 4 i przechodzimy do punktu 6. Piąty żeśmy już wcześniej rozpatrzyli, czyli rozpatrzenia w trybie artykułu 7 ustęp 4 ustawy z dnia 8 października 2010 roku wniosku dotyczącego dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 2006/112 Wspólnot Europejskich z dnia 28 listopada 2006 roku odnośnie do przepisów dotyczących sprzedaży towarów na odległość oraz niektórych krajowych dostaw towarów KOM 2018-819 wersja ostateczna i odnoszącego się do niego projektu stanowiska rządu. Rząd jest reprezentowany przez pana Filipa Świtałę, podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów. Tak? Tak. Dalej. Bardzo proszę pana ministra o przedstawienie stanowiska. Dziękuję pani przewodnicząca, Wysoka Komisjo. Celem przedstawionego projektu komisyjnego jest w pewnym momencie doprecyzowanie pewnych elementów, które już są zawarte w pakiecie tak zwanym e-commerce, który ma zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2021. Na skutek pewnych dyskusji, które trwają teraz w trakcie prac roboczych z komisją, okazało się, że ten projekt wymaga uzupełnienia. Jest to jeden z takich wypadków, gdy powiedzmy komisja przedstawiła legislację nie do końca idealną. Należy ją jeszcze poprawić, zanim zacznie obowiązywać. Stąd zmiany, które teraz komisja proponuje, dotyczą doprecyzowania, że wysyłkę bądź transport towarów do konsumenta w Unii należy przypisać do dostawy dokonanej przez podatnika. Najważniejsza zmiana to jest uzupełnienie takiej luki technicznej, polegającej na wprowadzeniu zwolnienia z prawem do odliczenia dla krajowych dostaw towarów dokonywanych przez przedsiębiorców z państw trzecich. Też w zakresie e-commerce. Jest również tutaj zaproponowane rozszerzenie zakresu dostaw towarów, które podlegają pod tak zwany one-stop shop, czyli kompleksowy punkt obsługi i sprzężenie terminu zapłaty VAT z terminem rozliczenia należności celnych. Stanowisko rządu kierunkowo popieramy, rząd RP kierunkowo popiera zmiany zaproponowane przez Komisję Europejską. Tak jak powiedziałem, są to zmiany techniczne i doprecyzowujące. Rząd zgadza się z propozycją wyraźnego wskazania dostawy, do której w określonych przypadkach należy przypisać wysyłkę transport towarów, gdyż wzmocni to pewność prawa. Rząd podziela chęć przeciwdziałania ryzyku w postaci nieodprowadzania VAT przez nierzetelnych płatników spoza Unii Europejskiej. Jednak propozycja, ta najważniejsza propozycja, czyli zwolnienie z prawem do odliczenia, wymaga jednak pogłębionej analizy i dyskusji podczas prac w Radzie. Z aprobatą podchodzimy do propozycji rozszerzenia zakresu One Stop Shop i
uważa za konieczne przedyskutowanie za zasadne, uważamy za zasadne sprzężenie terminu zapłaty VAT od importu towarów w przypadku stosowania pewnych uregulowań szczególnych z terminem właściwym dla należności celnych. No i kierunkowo rząd popiera zmiany proponowane w wyżej wymienionym wniosku. Stąd prosimy o przychylne zaaprobowanie tego przedłożenia komisji. No, mogę powiedzieć, że tak na pewno, a tak troszkę rozszerzając, bardzo dziękuję panie ministrze. Na pewno ta zmiana się wpisuje w tą ogólną strategię jednolitego rynku cyfrowego Europy, tak w tym obszarze interfejsów elektronicznych. No i tak jak pan minister zauważa, jeszcze duża praca przed nami, bo ten rynek się tak dynamicznie zmienia, że jeszcze pewno nieraz będziemy dyskutować nad korektami przepisów, no ale mam nadzieję, że to wszystko idzie w dobrym kierunku, także rekomenduję oczywiście poprzeć stanowisko rządu. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Czy są pytania? Nie widzę. Wobec tego chciałabym zaproponować następującą konkluzję. Stwierdzam, że komisja rozpatrzyła w trybie artykułu 7 ust. 4 ustawy dokument o sygnaturze KOMS 2018-819 wersja ostateczna i komisja podzieliła stanowisko rządu. Jest przeciw? Nie widzę. Na tym zamykam rozpatrywanie punktu 6 i przechodzimy do punktu 7, czyli uzupełnienia składu podkomisji stałej do spraw wykorzystania środków unijnych, środków pochodzących z Unii Europejskiej. Szanowni Państwo, w związku z wygaśnięciem mandatu posła Wojciecha Bakuna w następstwie wyboru na stanowisko prezydenta Przemyśla, automatycznie pan poseł przestał być członkiem naszej komisji, podkomisji stałej. W związku z powyższym uzupełniamy dzisiaj miejsce podkomisji stałej do wykorzystania funduszy unijnych. Na wniosek pana przewodniczącego Piotra Apla chciałabym zaproponować, żeby do podkomisji stałej do spraw wykorzystania środków pochodzących z Unii Europejskiej powołać pana posła Macieja Masłowskiego z klubu parlamentarnego Kukiz. Czy jest pan poseł? Wyraża zgodę, tak. Czy jest sprzeciw? Nie widzę. Stwierdzam, że pan poseł został wybrany na członka podkomisji stałej do spraw wykorzystania środków pochodzących z Unii Europejskiej. Zamykam rozpatrywanie punktu 7 i przystępujemy do spraw bieżących. Następne posiedzenia komisji odbędą się 13 lutego o godzinie 12:00–13:30 i tutaj następuje zmiana, tak? Zasadnicza w sali konferencyjnej numer 412 w nowym budynku, w którym jest w tej chwili siedziba sekretariatu komisji. Czy ktoś z państwa posłów chciałby zabrać głos? Nie widzę, na tym zamykam rozpatrywanie punktu 8. Informuję, że porządek dzienny został wyczerpany. Protokół dzisiejszego posiedzenia zostanie wyłożony do przejrzenia w sekretariacie komisji. Na tym zamykam posiedzenie komisji. Dziękuję.